Poćwiczymy teraz przeliczanie jednostek prędkości i skupimy się na przeliczaniu w jedną i w drugą stronę jednostek prędkości, których używamy w życiu codziennym najczęściej, czyli kilometrów na godzinę oraz metrów na sekundę w jedną i w drugą stronę. Skupmy się na tych dwóch, ponieważ zasada jest prosta i można ją rozszerzyć na inne jednostki. Zasadniczo sposoby na to są dwa, bardzo do siebie podobne i w sumie możesz wybrać po prostu, który bardziej Ci odpowiada. Wyglądają one następująco. Przypuśćmy, że zaczynamy od przeliczania tę stronę. Powiedzmy, mamy 1 km na godzinę. Nie chcemy wiedzieć, ile to jest metrów na sekundę, więc możemy sobie napisać w ten sposób, że kilometr to jest 1000 metrów, a godzina to jest 3600 sekund. A więc napisaliśmy dokładnie to samo, tylko że używając innych jednostek, tych które chcieliśmy otrzymać, czyli metrów i sekund. I te zera się skracają. Podobnie 10 przez 36 to jest 5 przez 18, więc ostatecznie możemy napisać w ten sposób. Jeśli byśmy tutaj mieli dowolną jakąś inną wartość, nie 1, tylko nie wiem, na przykład 25 km na godzinę, no to jest dokładnie to, co mamy tutaj. No i będzie to po prostu 25 razy 5/18 metra na sekundę, czyli 125/18 metra na sekundę. Żeby już to tak całkiem uogólnić, no to możemy powiedzieć, że cokolwiek byśmy tu mieli jakąkolwiek wartość, to będzie to dokładnie tyle w metrach na sekundę. I podobnie w drugą stronę, z metrów na sekundę na kilometry na godzinę, możemy napisać, że 1 metr na sekundę to jest tak 1 razy. Metr to jest 1 tysięczna kilometra, a sekunda to jest 1 3600 godziny. Czyli tak, to co jest tutaj w mianowniku, ląduje w mianowniku, to co jest tutaj, ląduje w liczniku, i mamy ponownie te zera się skracają. No, to samo byśmy otrzymali. Odwracając tutaj tę relację, że 1 km na godzinę to jest 5,18 m na sekundę. Obie strony razy 18,5 nam dają, ile to jest 1 m na sekundę w przeliczeniu na kilometry na godzinę. No dobrze, i tutaj dokładnie ta sama zasada. Cokolwiek byśmy zapisali tutaj, ilu byśmy nie mieli tych metrów na sekundę, żeby je wyrazić w kilometrach na godzinę, musimy je pomnożyć razy o to, co napisaliśmy tutaj. Więc to jest pierwszy sposób. A drugi sposób, bardzo podobny, polega na tym, że mając znowu powiedzmy 1 km na godzinę, tak jakby mnożymy to wyrażenie razy 1, ale w taki sposób, że piszemy, ile razy ta jednostka długości, którą chcemy mieć, mieści się w tej jednostce długości, którą mamy. Mamy kilometry, więc kilometry piszemy tutaj, a chcemy mieć metry, więc je piszemy tutaj w liczniku, ale żeby to było mnożenie razy 1, żeby tutaj nic nie zmieniać w tym wyrażeniu, musimy napisać, ile dokładnie w jednym kilometrze mamy metrów. W ten sposób podobnie robimy z godzinami. Więc godziny mamy tutaj w mianowniku, więc tutaj je zapiszemy w liczniku, a tutaj zapisujemy tę jednostkę, którą chcemy mieć po przeliczeniu, czyli Sekundy. I teraz, żeby to było mnożenie razy 1, musimy napisać dokładnie tyle sekund, ile nam się mieści w jednej godzinie, czyli 3600. Tak, dokładnie tak samo. Godziny początkowo mieliśmy tutaj w mianowniku, więc w tym czynniku, który, razy który sobie mnożymy, zapisujemy w liczniku, ale żeby to było mnożenie razy 1 i żeby na końcu były. W mianowniku tej jednostki, które chcemy, czyli sekundy, musimy to napisać tak, żeby tutaj było dokładnie tyle sekund, ile nam się mieści. O, tu mamy sekundy, i tutaj mamy ile tych sekund się mieści w godzinie. I teraz te kilometry skracają się z tymi kilometrami, te godziny skracają się z tymi godzinami. Wynik wychodzi w metrach na sekundę, i jeszcze są czynniki liczbowe. W liczniku 1000. A w mianowniku 3600 i wszystko w metrach na sekundę. I ponownie, jak to sobie skrócimy, to wyjdzie nam taki sam wynik, jak wyszedł tutaj, czyli zrobiliśmy niemal dokładnie to samo, tylko że troszeczkę inną techniką. I ponownie, jakąkolwiek byśmy mieli wartość tutaj inną niż 1. To wszystko będzie dalej działało dokładnie w ten sam sposób, jak to sobie opisaliśmy tutaj. I w drugą stronę, jeśli mamy 1 metr na sekundę, i w przypadku kiedy rzeczywiście z mniejszych jednostek przeliczamy na większe, czyli z metrów na kilometr, z sekund na godziny, ta technika, ta druga, którą pokazuję, być może jest bardziej uniwersalna, bardziej intuicyjna, ponieważ nie ma tych. Tego typu ułamków. W każdym razie tak, jakby znowu mnożymy razy 1, czyli mamy 1 metr na sekundę razy coś, co zawiera kilometry w liczniku, metry w mianowniku, przy czym jest mnożeniem razy 1, więc musimy, jak tu mamy 1 kilometr, to tu musimy tyle mieć metrów, ile nam się mieści w jednym kilometrze, czyli coś takiego. I to samo, kiedy chcemy zamienić sekundy na godziny, więc chcemy mieć. Godziny w mianowniku, wynik w kilometrach na godzinę, sekundy w liczniku, które nam się skrócą z tym, tylko musi być dokładnie tyle sekund, ile się mieści w jednej godzinie, czyli 3600. No dobrze, po prostu sobie pomnożyliśmy razy 1, tutaj mnożymy razy 1 i tu mnożymy razy 1. Nic się nie zmienia, więc jest to poprawne przeliczenie, ale teraz tak, metry nam się skracają z metrami. Sekundy nam się skracają z sekundami. Wynik wychodzi w kilometrach na godzinę i mamy czynnik liczbowy. W liczniku mamy 3600, a w mianowniku mamy 1000 i jest to w kilometrach na godzinę. Jak sobie skrócimy, tutaj te zera się skracają i jeszcze przez dwa licznik i mianownik, czyli mamy 18,5 kilometra na godzinę. No dobrze, więc jeszcze raz. Może tutaj tymi kolorami zaznaczę, żeby to było takie jaskrawe, więc metry mamy tutaj, a chcemy mieć kilometry, więc mnożymy razy 1, ale tę jedynkę rozpisujemy w taki sposób, żeby mieć metry w mianowniku a kilometry w liczniku. W liczniku mamy tę jednostkę, którą chcemy otrzymać, a w mianowniku tę jednostkę, której chcemy się pozbyć. No i tylko musimy tutaj uzgodnić czynnik liczbowy, tak, żeby to było mnożenie razy 1. I tak samo tutaj sekundy są w mianowniku. Zapisujemy je tak, żeby były w liczniku, a w mianownik pisujemy tę jednostkę, którą chcemy mieć ostatecznie. Tylko musimy znowu ustalić czynnik liczbowy, żeby to było mnożenie razy 1. No i ponownie. Tak jak tutaj też tłumaczyłam, cokolwiek byśmy mieli tu, jakąkolwiek niekoniecznie 1 metr na sekundę, ale dowolną liczbę metrów na sekundę, no to tutaj to wszystko będzie działało. No dobrze, to zróbmy w takim razie jakieś konkretne przykłady. Przykłady będę rozwiązywać tym drugim sposobem, ale jeśli chcesz przećwiczyć, to możesz spróbować ten pierwszy sposób, zobaczyć, że wychodzi to samo, i jednocześnie ocenić. Samodzielnie, który ze sposobów bardziej Ci odpowiada, choć naprawdę one różnią się zupełnie minimalnie, i bohaterem naszych przykładów będzie Zenon. No dobrze, Zenon jakoś to zmierzył, być może przy pomocy stopera, przebiegając jakąś trasę o znanej długości, że biegnie z prędkością o wartości 5 metrów na sekundę i jest ciekaw, ile to jest w kilometrach na godzinę. No dobrze, więc mamy naszą, nasz sposób, żeby to przeliczyć, mnożymy naszą wartość razy 1, ale w taki sposób, żeby wyzbyć się metrów, a w ich miejsce wprowadzić kilometry. Tylko, żeby wartość ostateczna tej prędkości się nie zmieniła, to musi być mnożenie razy 1. Dlatego tutaj musi być czynnik liczbowy, który zapewnia nam dokładnie tyle metrów, ile mamy w kilometrze. Dobrze, i dokładnie to samo robimy z sekundami. Mamy sekundy w mianowniku. Chcemy się ich pozbyć stamtąd i zastąpić je godzinami, ale znowu, żeby to było mnożenie razy 1, musimy tutaj napisać taki czynnik, żeby było tyle sekund, ile mieści się w godzinie. No dobrze, trochę nam się tutaj rzeczy poskraca. Jednostki skrócą nam się metry z metrami, bo specjalnie tak pisaliśmy. Sekundy z sekundami, wynik zostanie w kilometrach na godzinę. No, i czynnik liczbowy to będzie 5 razy, no tutaj jeszcze te zera się skracają, tutaj 2 i tutaj 2, 5 razy 36 podzielone przez 10 km na godzinę. Czyli tutaj piątka z dziesiątką się skraca, zostaje 2, i 36 z 2, tutaj jest, zostaje 18, tutaj zostaje 1. Czyli ostatecznie 18 km na godzinę. Ten Zenon się dowiedział, że biegnie z prędkością 18 km na godzinę, i już może sobie to porównać na przykład z tym, jak szybko typowo jedzie samochodem albo rowerem. No dobrze, więc teraz drugi przykład z życia Zenona. Taki, kiedy Zenon jedzie właśnie samochodem z prędkością o wartości 67 km. Kilometrów na godzinę. Znowu zenon jest ciekaw, ile to jest w metrach na sekundę. Zobaczmy. Mnożymy sobie tę wartość razy 1, ale w taki sposób, żeby z licznika się pozbyć kilometrów i zastąpić je metrami, ale żeby to było mnożenie razy 1, to metrów musi być dokładnie tyle, ile się mieści w kilometrze. I to samo z godzinami. W mianowniku mamy Godziny, chcemy się ich pozbyć, więc mnożymy tutaj razy godziny. A chcemy otrzymać sekundy, więc dzielimy tu przez sekundy, ale ponieważ to ma być mnożenie razy 1, które nam nie zmienia wartości naszego wyrażenia, musimy napisać czynnik liczbowy, który nam mówi o tym, ile dokładnie sekund jest w godzinie, czyli 3600. No dobrze, poskracajmy to, co się da. Kilometry. Z kilometrami, godziny z godzinami. Pozostają nam metry i sekundy. Wynik w metrach na sekundę, tak jak tego chcieliśmy. No i ostatecznie mamy 67 razy 1000 przez 3600 metrów na sekundę. Poskracajmy tutaj te zera. Tutaj jeszcze przez dwa. No i mamy ostatecznie 67 razy 5 przez 18, i to są metry. Na sekundę, no i tutaj możemy użyć kalkulatora. 67 razy 5 to jest 335. Podzielmy to teraz przez 18. Aha, 18 i 61 setnych, no jeden w okresie, ale możemy to zaokrąglić do 18 i 61 setnych metra na sekundę. No dobrze, mam nadzieję, że to było pomocne. Do usłyszenia.